Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie z mojej kuchni. Zapraszam dzisiaj na foodbooka, ale dzisiaj będzie smacznie. Ja nie wiem, czy ja mam faworyta, bo wszystkie dania, które zrobiłam, są naprawdę z sercem i są naprawdę pyszne. Niektóre bardziej wymagające, niektóre mniej, ale dzisiaj się będzie działo i mam nadzieję, że coś sobie wykorzystacie i coś sobie przygotujecie. Jest dzisiaj tak dużo rzeczy z piekarnika, tak ciepło, tak jesiennie, tak smacznie. No ale wydaje mi się właśnie, że jesień to jest taka pora roku, która sprzyja, przynajmniej u mnie, użyciu piekarnika, więc dzisiaj sporo takich przepisów będzie. Oczywiście przygotowałam dla Was 5 propozycji na 5 różnych posiłków, ale nie musicie wszystkiego robić w jeden dzień. Ja szczerze powiedziawszy nie zrobiłam wszystkiego w jeden dzień, bo bym tego nie przejadła. Natomiast żebyście mieli tutaj napakowanych inspiracji dużo na każdy posiłek, no to... to tak właśnie to ułożyłam. Natomiast jeżeli jeszcze potrzebujecie dodatkowych inspiracji, mało Wam, mało, to słuchajcie, dzisiejszy film powstaje przy współpracy z marką Hochland, z którą przygotowałam właśnie pierwsze danie, czyli przepyszne mini tarty z serkiem kremowym. Tak na nie patrzę, bo one tam już leżą, ja już Wam je pokazuję. Powinnam dzisiaj do Was mówić tak, pokazując właśnie te oto tarty, które są wizytówką tego filmu. Przepiękne, ale tam przepiękne, naprawdę przepyszne, o! I wcale nie takie trudne do wykonania. I właśnie marka Hochland przygotowała taki bardzo fajny, ładny, napakowany treścią i zawartością i smacznymi, zdrowymi przepisami e-book, który możecie sobie pobrać. Ja serdecznie Wam polecam, naprawdę jest bardzo dużo fajnych inspiracji i co jest super, wykorzystujemy takie produkty, które wszyscy dobrze znamy, a one są w nowym wydaniu, bo na przykład taki serek kremowy z salami jest głównym składnikiem tych tart i ja nie do końca wiedziałam, że one tak świetnie nadają się do gotowania. No może jakieś tam sosy na bazie tego, może do zupy czasem dodawałam, ale nie spodziewałam się, że aż tyle rzeczy można z tymi serkami wymyślić. Ale oczywiście w e-booku znajdziecie też inne przepisy z wykorzystaniem produktów marki Hochland, ale tak jak mówię, no jest tam bardzo kolorowo, zdrowo, ciekawie, wcale nie trudno. Wchodzicie w opis, pobieracie e-booka i macie masę inspiracji do wykorzystania. Także zabieramy się za przygotowanie tych tart najpierw jako propozycja śniadaniowa, ale oczywiście możecie ją wykorzystać również, jak przyjdą do Was goście po południu, albo możecie z tego zrobić kolację. Jak tylko chcecie, oczywiście wszystkimi daniami w foodbooku można dowolnie żonglować, co kto lubi, jak kto lubi. Po prostu traktujcie to jako inspirację i czerpcie radość z tego pięknego jedzenia i koniecznie wykorzystujcie te przepisy, a jak wykorzystacie, to proszę mnie oznaczać. Dziękuję. No to zaczynamy. Do przygotowania ciasta będę potrzebowała 100 g masła, 200 g mąki, jednego jajka, oraz szczypty soli. Przyda mi się także folia spożywcza, w którą zawinę sobie swoje zagniecione już ciasto i ulokuję je w lodówce. Najpierw mąkę przesiewam oczywiście przez sitko i dodaję kolejne składniki, czyli szczypty soli wspomnianą już wcześniej, wbijam też do miski jedno jajko oraz dodaję pokrojone na drobniejsze kawałki zimne masło. Wszystko traktuję nożem, tak żeby masło, jajko i mąka połączyły się, ale oczywiście robię to tylko przez chwilę, a później zagniatam ciasto ręką. Standardowa procedura na kruche ciasto, naprawdę nic skomplikowanego dla takich laików jak ja. To też nie jest nic trudnego, uwierzcie mi. Zagniecione już ciasto, tak jak wspomniałam, wkładam folię, owijam folią i wkładam na... minimum pół godziny do lodówki. Może być oczywiście więcej, zależy jaki tam macie plan na to ciasto. Po tym minimum pół godziny wyciągam ciasto z lodówki i wałkuję, no i następnie będę je wkładała do moich foremek, do mini tart. To jest bardzo prosta procedura, odrywam brzegi i przedziurawiam spód widelcem, po prostu nakłuwam go lekko. No i znowu układam moje tarty w lodówce, znowu na minimum pół godziny. Potem pół godziny nastawiam piekarnik na 15 minut na 180 stopni, bo będę podpiekać moje spody, a w międzyczasie przygotuję farsz. Do farszu użyję wspomnianego już oczywiście serka kremowego z salami, 3 jajek oraz śmietanki 36%. Jajka... śmietankę, w zasadzie to 100 g śmietanki oraz właśnie cały bloczek serka kremowego wrzucam do misy miksera, bo chcę, żeby to było wszystko gładką masą, więc po prostu zmiksuję to mikserem, będzie najłatwiej, najprościej,
najszybciej, miksuję aż do uzyskania gładkiej masy, tak jak wspomniałam. W międzyczasie, jak masa się przygotowuje, ja przygotuję sobie pomidory. Mam tutaj akurat malutkie, koktajlowe, czerwone i przepiękny, żółty pomidor. Możecie oczywiście użyć swoich kompozycji kolorystycznych, ale im bardziej kolorowo, tym lepiej. Po 15 minutach wyciągam moje podpieczone tarty i będę je wypełniać farszem, który właśnie zmiksowałam w mikserze, taką małą chochelką. Przelewam odpowiednią ilość do każdej z tart, układam pomidory, tak żeby, tak jak wspomniałam, było jesiennie, pięknie, kolorowo. No i w zasadzie to tyle. Umieszczam je na blaszce i zapiekam w piekarniku. To trwa jakieś 20-25 minut na temperaturze 180-190 stopni, tak żeby miały taki piękny, rumiany kolor. No i to w zasadzie tyle. Uwaga, bo gorące, wyglądają przepięknie, smakują jeszcze lepiej. Posypuję je jeszcze szczypiorkiem dla smaku, ale też dla walorów estetycznych. No i musicie przyznać, że wyglądają naprawdę obłędnie i ja Wam gwarantuję, że tak samo dobrze smakują. To teraz drugie śniadanie, propozycja banalna, trochę jest mi głupio mówić Wam, jak zrobić kanapkę, natomiast tak naprawdę chciałam Wam polecić tę pastę. Pasta ze słonecznikiem, ze suszonych pomidorów, dostaniecie ją w Lidlu i jest absolutnie obłędna, idealnie wyważone smaki, idealnie doprawiona i też bardzo sycąca, super właśnie propozycja na kanapkę. I tutaj mamy szybką przekąskę, zdrową przekąskę, znowu kolorową, no i tak naprawdę w przygotowaniu ekspresową. Jak jeszcze tej pasty nie próbowaliście, to serdecznie Wam polecam, bo jest absolutnie obłędna. I tak to się prezentuje, a przygotowanie widzieliście, było super, super szybkie. To kanapka w końcu. A na obiad w 100% włosko dzisiaj, ponieważ wjeżdża przepyszne cannelloni. Musicie tego spróbować, jeżeli jeszcze nigdy tego nie robiliście. To jest obłęd. Oczywiście najpierw przygotowujemy sos boloński, każdy ma swój przepis, każdy po swojemu. Ja używam czosnku, cebuli, sosów pomidorowych, mięsa mielonego, przypraw oczywiście, koncentrat, pesto. Przygotowuję cebulę, to nic prostszego nie ma w kuchni chyba. No dobra, można jeszcze ugotować wodę. Generalnie to nie jest przyjemne zajęcie, natomiast banalnie proste. I podsmażam moją cebulę. Dopiero za chwilę, jak cebula mi się trochę podsmaży, dodaję czosnek, żeby on się nie spalił, bo jak się spali, to nie jest fajny. No i po chwili oczywiście dodaję moje mięso mielone. No i teraz wchodzą pomidory. Tym razem użyłam sosu z pomidorów koktajlowych, przepyszny, z włoskiego tygodnia właśnie z Lidla. I dodałam też zwykłej pasaty, pół takiego dużego słoika. Ma być mocno pomidorowo, ale też ma być fajnie przyprawione. Wyraziste ze smakiem, więc znalazłam w lodówce jeszcze pesto arrabbiata, czyli taki troszeczkę mocniejszy akcent, taki bardziej pikantny. Dodałam też do tego zwykłe pesto, najzwyklejsze. Nie, ono nie jest chyba takie zwykłe. W każdym razie pesto inne, tak jest. No i przyprawy, oregano, sól, pieprz, znalazłam gdzieś jeszcze na dnie szuflady bazylię, która też tutaj bardzo fajnie się przydała. No i tak jak mówię, każdy ma swój przepis, ja też za każdym razem inaczej robię sos. Natomiast dzisiaj wyszło mi coś takiego i wyszło bardzo, bardzo dobre. Przygotowuję też sos beszamelowy i do niego potrzebuję masła, mąki, mleka, sera, Granda Padano ja użyję, no i oczywiście przypraw, prawilnie powinna być też gałka muszkatołowa, ale w mojej kuchni takich luksusów zabrakło, więc dziś obyło się bez niej. Rozpuszczam masło w rondelku i podsmażam troszeczkę, właśnie dodaję mąkę i podsmażam tę mąkę w garnuszku, dodając zaraz już mleko, tylko polecam dodawać z czymś, z dzióbkiem, bo zobaczcie, co się dzieje, jak się leje mleko ze zwykłej szklanki. Tak, dzień dobry, witajcie w moim świecie. W każdym razie, gęsta konsystencja, ale to ma być jednak dalej rozwodniony budyń. I przyprawiam go fajnie pieprzem i solą. No i w zasadzie to tyle, to jest naprawdę bardzo proste. A no i najważniejsze, najważniejsze. Granda Padano, wjeżdża parmezan. Dużo parmezanu, parmezanu nigdy za wiele, więc jeszcze zaraz będziemy go używać. Cannelloni, po prostu makaronowe rurki i tu zaczyna się cała zabawa, bo musimy je napełnić właśnie naszym sosem. Proste, acz chwilę zajmuje, ale warto, naprawdę dla tego smaku warto. Wszystko to właśnie przykrywam sosem beszamelowym, który przepięknie się zapiecze. No i tak jak powiedziałam, parmezanu nigdy za wiele, więc dodaję jeszcze
na górę. Lokuję w piekarniku. No, tu wyszło pół godziny. Sprawdzałam po prostu, czy rurki makaronowe są już miękkie. No i wygląda obłędnie i smakuje jeszcze lepiej. I wbrew pozorom nie jest wcale takie trudne i żmudne. A smak rekompensuje całą pracę i cały czas, który przy tym spędziliśmy. No to teraz na osłodę coś dobrego, coś słodkiego, budyniowe francuskie ciasto clafoutis, które można robić z różnymi owocami i jest bardzo proste. To jest w zasadzie budyń z owocami, tylko że zapieczony. Potrzebujemy mąki, mleka, cukru i owocu. Kto chociaż raz sam robił budyń, nie taki z torebki, to wie, że mniej więcej tak to wygląda. A, i jajko, oczywiście jajka. Przygotowuję sobie owoce, ja dzisiaj mam tutaj śliwki, jakąś brzoskwinię i jakieś mrożone owoce. To po prostu co miałam, co mi zostało, co tam trzeba było wykorzystać. Jak owoce już nie są takie fajne, jędrne i świeże, to ja je po prostu lubię zapiec, na przykład właśnie w takiej opcji. Będę potrzebowała 100 gramów cukru i połowę z tego cukru, czyli 50 gram, mieszam od razu z owocami, tak żeby dobrze cukier oblepił mi wszystkie owoce, a resztę będę łączyć właśnie tutaj ze swoimi jajkami. Wbijam 3 jajka do miski i będę dodawać szczyptę soli, najpierw rozbijać jajka na jajecznicę, a jak już je rozbiję na jajecznicę, to będę dodawać szczyptę soli, resztę mojego cukru, no i oczywiście mąkę, 125 g mąki, no i 300 ml mleka. Wszystko to dobrze rozdrobnie, w sensie ma nie być grudek, ma być budyniowa masa. Nie jest to trudne, no ale troszeczkę trzeba się namachać. Warto. Moją blaszkę, w zasadzie brytwankę, naczynie żaroodporne, smaruję masłem, wsypuję owoce, no i będę je zalewać moim budyniem. Mam tu już pomocnika, który przyszedł na ciasto, także wlewam całą swoją masę, ciasto to jest dużo powiedziane, całą swoją masę właśnie do brytwanki i tak gdzieś 35 minut, 190, 200 stopni, też żeby się ładnie zarumieniło, no i mniej więcej tak to wygląda. Jeżeli lubicie takie mokre gnieciuchy, to Wam się to spodoba. No i na kolację moja ulubiona propozycja, czyli czyszczenie lodówki, sałatka na winie. To, co nam się nawinie, to wrzucamy, ale dzisiaj takim głównym akcentem są sery, bo mam tu takie sery jak mozzarella di bufala, przepyszna, genialna, no i kostki już doprawione, kostki fety. No i są też normalne, świeże warzywa. Więc na rukole kroję to, co mi zostało, może to być pomidor, ogórek, co tu jeszcze mam, awokado. Tak, dokładnie. Oliwki też są z serem, też naprawdę bardzo dobre. Dodaję też moje kosteczki. Kroję też przepiękną. Zobaczcie, widać jak ona jest smaczna. Mozzarella di bufala. Skrapiam lekko octem balsamicznym i uprażony miks nasion. Dodaję jeszcze na wierzch. Proszę bardzo, gotowe. Gwarantuję, że smakuje tak dobrze jak wygląda. Dziękuję, smacznego. Jestem bardzo ciekawa, który przepis najbardziej przypadł Wam do gustu. Ja chyba jestem dzisiaj fanką, mówiłam na początku, że nie mam faworyta, natomiast te 3 z piekarnika. Tarty, ciasto i cannelloni. No, dałabym się pokroić jeszcze raz, żeby przejść przez to jeszcze raz. Także mam nadzieję, że Wy też się dacie skusić i spróbujecie któregoś z tych przepisów. I przypominam, że w opisie znajdziecie też właśnie link do e-booka marki Hochland, w którym też jest masa inspiracji. Dobra, ja póki co dziękuję Wam bardzo za uwagę. Pozdrawiam i do zobaczenia.